Nie tak rzadko nasze działania przynoszą niespodziewane efekty. Właśnie tak było w przypadku nożyczek genetycznych, czyli systemu CRISPR-Cas, który zrewolucjonizował nauki biologiczne. I właśnie dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zrodził się przypadkiem ten pomysł. Za odkrycie CRISPR-Cas9 w zeszłym roku przyznano, czyli w 2020, przyznano nagrodę z dziedziny fizjologii lub medycyny. Wyróżniono dwie laureatki, była to Emmanuelle Charpentier oraz Jennifer Doudna. W tym odcinku opowiem Wam o przykładowych sposobach użycia tej metody w praktyce, a także opowiem Wam, jak powstał, czy jak zrodził się ten pomysł. Natomiast w następnych dwóch odcinkach opowiem Wam więcej o działaniu tej metody oraz o kwestiach etycznych, które wiążą się właśnie z modyfikowaniem informacji genetycznej. Pierwsze wyniki wskazują na to, że CRISPR-Cas9 może być już stosowany do leczenia dwóch chorób dziedzicznych. Jest to beta-talasemia oraz anemia sierpowata. Obie te choroby spowodowane są mutacjami w genie kodującym beta-globiny. W przypadku beta-talasemii taka mutacja prowadzi do obniżonego poziomu hemoglobiny. Dlaczego tak jest? Otóż taka mutacja w genie kodującym beta-globinę zaburza ekspresję tego genu, przez to powstaje mniej beta-globiny, a beta-globina jest to składnik hemoglobiny, czyli tego barwnika w naszym ciele, który przynosi tlen. A więc zaburzenia beta-globiny, ekspresji beta-globiny, powodują też obniżony poziom hemoglobiny. Anemia sierpowata też jest spowodowana mutacjami w genie kodującym beta-globinę, natomiast w przypadku takiej mutacji czy tej choroby czerwone krwinki przyjmują taki bardzo charakterystyczny kształt. Zamiast okrągłego kształtu mają one kształt sierpowaty. W tym przypadku jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ krwinki, które mają taki sierpowaty kształt, mogą zacząć blokować naczynia krwionośne i przez to wywoływać bóle, a także udary. W przypadku obu tych chorób pacjenci często wymagają hospitalizacji, a nawet częstych transfuzji krwi. A czy można jakoś zapobiec tej chorobie? Otóż wymyślono sposób, jak wykorzystać system CRISPR-Cas9 do tego. U pacjentów postanowiono dalej produkować hemoglobinę płodową. Hemoglobina płodowa jest to inna forma hemoglobiny, która występuje u płodu w ostatnich 7 miesiącach ciąży, a także do 6 miesiąca życia. Właśnie koło 6 miesiąca następuje wyłączenie produkcji hemoglobiny płodowej i wtedy zaczyna być stopniowo produkowana dorosła forma hemoglobiny. Postanowiono więc wykorzystać system CRISPR-Cas9 do tego, żeby ten przełącznik nie funkcjonował, a więc żeby u takich osób nadal produkowana była hemoglobina płodowa także w dorosłym życiu. W październiku zeszłego roku ogłoszono wyniki przeprowadzone na 3 pacjentach z anemią sierpowatą. Wyniki zostały ogłoszone przez 2 firmy, jest to CRISPR Therapeutics oraz Vertex Pharmaceuticals. Te firmy prowadziły razem badania właśnie nad 3 pacjentami z anemią sierpowatą i właśnie u tych pacjentów pobrano przede wszystkim komórki macierzyste krwiotwórcze. Są to komórki, z których powstają następnie komórki krwi. Następnie w laboratorium modyfikowano te komórki macierzyste, wykorzystując system CRISPR-Cas9 i wyłączono w tych komórkach właśnie ten przełącznik. Następnie u pacjentów przeprowadzono chemoterapię, żeby wyczyścić ich organizm z komórek macierzystych, tych chorych komórek macierzystych, a następnie, jak już wszystko się udało, to wprowadzono u nich komórki macierzyste, które zostały zmodyfikowane w laboratorium. Co ciekawe, po 17 miesiącach obserwowano, że u tych pacjentów nadal była produkowana hemoglobina płodowa. Następnie te same działania przeprowadzono u 7 pacjentów z beta-talasemią. U nich także obserwowano znaczną poprawę zdrowia, a także, co jest ciekawe, zauważono, że u takich osób po takiej terapii nie było potrzeby na transfuzję krwi. Oczywiście badania dalej trwają, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości, ale jest to już dobry znak, że po zastosowaniu takiej terapii takie osoby nie potrzebowały żadnych transfuzji krwi. Warto pamiętać, że mimo że ta terapia rodzi wielkie nadzieje i może w przyszłości będzie w stanie pomóc nam z chorobami genetycznymi, to póki co taka terapia jest niezwykle kosztowna oraz pacjenci, którzy poddawani są takiej terapii, wymagają bardzo wyspecjalizowanej hospitalizacji, a więc póki co nie ma szans na to, żeby przeprowadzać takie terapie na przykład w krajach afrykańskich, gdzie anemia sierpowata jest dużym problemem.
Natomiast może w przyszłości koszty takiej terapii się obniżą i może zacznie ona być bardziej powszechna. Skoro już wiecie, do czego może być wykorzystywana obecnie metoda CRISPR-Cas9, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak w ogóle ona powstała. Wszystko zaczęło się od badań nad bakteriami. Nikt wtedy się nie spodziewał, że te badania przyczynią się do powstania bardzo szczególnego narzędzia do precyzyjnego cięcia materiału genetycznego. Zacznijmy od Emmanuel Charpentier. Emmanuel Charpentier jest mikrobiologiem i w swoich badaniach szczególnie interesowała się bakteriami chorobotwórczymi. Przede wszystkim dlaczego wywołują one choroby, czy możemy wynaleźć jakiś nowy rodzaj antybiotyku oraz czemu bakterie są oporne na antybiotyki. W 2002 roku otworzyła swoją grupę badawczą na Uniwersytecie w Wiedniu. W swoich badaniach zajmowała się bakteriami Streptococcus pyogenes. Bakteria ta infekuje miliony osób na całym świecie rocznie. W większości przypadków prowadzi do uleczalnych infekcji, natomiast w niektórych przypadkach może także prowadzić do rozkładu tkanek miękkich i właśnie dlatego ta bakteria jest także nazywana zjadaczem mięsa. Emmanuelle Charpentier w swoich badaniach zaczęła od poziomu regulacji genów. Interesowało ją, jak geny w tej bakterii są regulowane. Teraz przejdźmy do drugiej laureatki. Jest to Jennifer Doudna, która w 2006 roku pracowała na Uniwersytecie w Kalifornii. Jennifer Doudna jest biochemiczką, która jest zainteresowana szczególnie RNA, czyli kwasem ribonukleinowym. W 2006 roku interesowała się szczególnie procesem, który się nazywa interferencja RNA. Jest to zjawisko, w którym cząsteczki RNA wykorzystywane są do wyciszania ekspresji genów. Dlaczego jest to takie szczególne? Otóż wcześniej zawsze uważano, że RNA jest to taka pośrednia forma produkcji białek. Jeśli może kojarzycie z biologii, nasza informacja genetyczna zapisana jest w DNA. Żeby z takiego DNA powstało białko, które już może oddziaływać na nasz organizm, musi najpierw taka informacja genetyczna być przepisana na RNA. RNA jest to kwas ribonukleinowy, jest to taka pojedyncza cząsteczka i następnie dzięki RNA może powstać białko. Natomiast w tamtych czasach odkryto, że istnieje też wiele innych form RNA w naszym organizmie. Są to małe cząsteczki RNA i nikt do końca nie wiedział, do czego one służą. Dlatego właśnie Jennifer Doudna była szczególnie zainteresowana interferencją RNA, ponieważ odkryto, że RNA może być wykorzystywane też do wyciszania ekspresji genów. Właśnie wtedy Jennifer Doudna otrzymała telefon od swojego znajomego pracy, który poinformował ją o tym, że odkryto, że w wielu bakteriach zauważono, że w ich materiale genetycznym występują powtarzające się sekwencje. Można to porównać do książki. Otóż gdybyśmy czytali książkę i każde zdanie byłoby oddzielone od siebie zawsze tym samym wyrazem. Właśnie to samo odkryto w materiale genetycznym wielu bakterii. Otóż te powtarzające się sekwencje to właśnie te wyrazy, które oddzielają od siebie zdania. I teraz przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Otóż te powtarzające się sekwencje nazywane są CRISPR. Otóż zauważono, że te zdania, które znajdują się pomiędzy powtarzającymi się słowami, świetnie pasują do informacji genetycznej różnych wirusów. Zaczęto się zastanawiać, czy może nie jest to jakaś forma pamięci o wirusach, które infekowały bakterie w przeszłości. I właśnie to jest miejsce, gdzie praca Emmanuel Charpentier krzyżuje się z pracą Jennifer Doudny. Jeśli te sekwencje zawarte między powtarzającymi się sekwencjami mogą prowadzić do neutralizowania wirusa, prawdopodobnie jest to też forma interferencji RNA, którą bada Jennifer Doudna. Następnie odkryto geny, które są związane właśnie z sekwencjami CRISPR. Te geny zostały nazwane Cas. Czemu geny Cas są tak szczególnie interesujące? Otóż odkryto, że te geny są bardzo podobne do innych znanych już genów, które potrafią rozwinąć helicę DNA, a następnie ją przeciąć. Czy w takim razie te białka Cas umożliwiają rozszczepianie DNA? Zaczęto w takim razie badać te białka Cas i odkryto, że u bakterii właśnie układ odpornościowy, który jest zbudowany z tych sekwencji CRISPR oraz białek Cas, można podzielić na dwie klasy. Pierwsza klasa jest szczególnie złożona, jest to złożona maszyneria, która wymaga udziału wielu białek Cas. Natomiast druga klasa jest dużo prostsza i wymagana jest już mniejsza liczba białek Cas. A teraz wróćmy do tego, co się dzieje u Emmanuel Charpentier.
Otóż Emmanuel Charpentier w 2009 roku przenosi się do Szwecji. Tam kontynuuje swoje badania właśnie nad tymi samymi bakteriami i nad układem odpornościowym. W przypadku bakterii, którymi ona jest zainteresowana, jest to druga klasa układu odpornościowego, czyli jest to ta prostsza maszyneria. Wiemy już w takim razie, że sekwencje CRISPR są bardzo potrzebne. Również potrzebne są białka Cas. Ale Emmanuelle Charpentier zauważyła w swoich badaniach, że w takich komórkach bakterii jest bardzo duża liczba, czy ilość małych cząsteczek RNA. Wysłała sekwencję tej bakterii do Berlina, żeby tam zbadano, co to są za cząsteczki RNA. Otóż, kiedy wyniki przyszły, okazało się, że te cząsteczki RNA świetnie pasują do tych powtarzających się sekwencji CRISPR. Było to bardzo zagadkowe, ponieważ to nie jest takie proste, żeby sekwencje do siebie idealnie pasowały. Czyli to znaczy, że one są jakoś ze sobą związane. Te małe cząsteczki RNA, które występują w dużej ilości w bakteriach, nazwano później cząsteczkami RNA transaktywującymi CRISPR. I w 2011 roku, w marcu, Emmanuelle Charpentier opublikowała swoją pracę ze swoim zespołem właśnie o tych cząsteczkach. Następnie Emmanuelle Charpentier stwierdziła, że potrzebuje do współpracy jakichś biochemików, którzy pozwoliliby zrozumieć cały mechanizm w tej bakterii. I tak się stało, że w 2011 roku wyjechała na konferencję do Puerto Rico i tam właśnie spotkała Jennifer Doudna, którą chciała spotkać i z którą chciała porozmawiać o swoich badaniach. Na skutek tego spotkania zawiązała się współpraca między Emmanuelle Charpentier oraz Jennifer Doudna oraz ich zespołami badawczymi. Następnie próbowano odtworzyć tę całą maszynerię już in vitro, czyli poza organizmem żywym w laboratorium. Oba zespoły podejrzewały już, że ta sekwencja CRISPR-RNA potrzebna jest do rozpoznawania, prawdopodobnie do rozpoznawania określonej sekwencji DNA, natomiast prawdopodobnie te białko Cas9 służy do cięcia DNA. Następnie, skoro już istniała hipoteza, jak działa ta maszyneria, postanowiono przeprowadzić eksperymenty w laboratorium. Do tego celu użyto CRISPR-RNA oraz białka Cas9. Niestety nie udało się przeciąć cząsteczki DNA. Następnie postanowiono dodać właśnie te małe cząsteczki RNA, które występują w wielu kopiach w bakteriach. I dzięki temu RNA, które transaktywuje CRISPR, udało się uruchomić całą maszynerię w laboratorium. Właśnie ta współpraca i te badania pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób pasiorkowce, czyli te bakterie, które infekują wielu ludzi na świecie, chronią się przed wirusami. Jednak pewnie jeszcze nikt nie spodziewał się wtedy, że odkrycia te przyczynią się do powstania precyzyjnych nożyczek genetycznych, które umożliwią modyfikowanie informacji genetycznej, jakkolwiek chcemy. To już koniec tego odcinka. W następnym opowiem Wam o tym, jak działa dokładnie CRISPR-Cas9. Jednocześnie w następnym odcinku będzie dla Was specjalny konkurs, w którym będziecie mogli wygrać coś związanego właśnie z systemem CRISPR-Cas. Żeby nie przegapić konkursu, musicie włączyć powiadomienia na moim kanale. Wystarczy kliknąć na dzwoneczek i ustawić wszystkie. A teraz dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.